Dobrze, słuchajcie. Zacznijmy od tego, że kiedyś naukowcy zbadali, że w naszym organizmie jest pewnego rodzaju miejsce, które, jeśli będziemy o nie dbali przez całe nasze życie, to zagwarantuje nam no 99% sukcesu w biznesie. 100% nie, bo 100% to mówi tam wróż Maciej, że on Gwarantuję. No ale 99%. To chcecie poznać to miejsce. No, no, nie słyszę determinacji. Dobrze. To zamykamy oczy. Czy jest zamykamy oczy? Ci w online też. Może poza obsługą techniczną. OK, rozumiem. Podnosimy jedną z rąk do góry. Wysoko, wysoko, wyciągamy, 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 mocno wyciągamy. Jakbyście tam widzieli w tych chmurach te Mercedesy, Porsche, czy tam coś tam jeszcze. I kładziemy sobie tą rękę na czubku głowy i masujemy, masujemy. I to jest ten ośrodek <laughs> sukcesu w biznesie, proszę Państwa. I to się nie zmieniło, myślę, od milionów lat. A... Opowieść o lodówce jest autentyczna. Ja sobie tego nie wymyśliłem, natomiast zawsze przypominam, że kiedy, kiedy mówię o jakichś markach, które no nie za bardzo korzystnie wypadają w jakimś tam opisie, to staram się je anonimizować. Ale historia jest autentyczna. To jest duża, znana marka, która produkuje lodówki w wielu fabrykach na całym świecie. Jednym z procesów, Technologicznych, w przypadku sprawdzania odporności tejże lodówki na różne mechaniczne procesy, jest sytuacja, w której sprawdza się, co się będzie działo z drzwiami po iluś tam momentach od jej otwierania i zamykania. Wszędzie na świecie służy do tego specjalne urządzenie, które po prostu podłączone otwiera i zamyka te drzwi ileś tysięcy razy dziennie. Wszędzie, ale nie w Polsce. W Polsce po prostu okazało się, że zamiast tego urządzenia, które kosztuje jakieś tam setki tysięcy monet, łatwiej jest zatrudnić pana Stasia i taniej, który będzie przez 8 godzin dziennie otwierał i zamykał, otwierał i zamykał. Nie wchodziłem oczywiście, w trudno wejść w na przykład motywację pana Stasia do wykonywania tej pracy. Byłbym bardzo ciekaw oceny, jak on jest zadowolony z osiągnięć, które podejmuje, jaka jest jego ścieżka kariery. Okej, okay, tak. Natomiast ta sytuacja pokazuje pewnego rodzaju proces. Kiedy myślimy o określonych zmianach technologicznych, kiedy mówimy o cyfryzacji, mówimy o określonych inwestycjach, które trzeba ponieść, jak gdyby z tego zakresu to za każdym razem gdzieś tam za uszami przedsiębiorcy jest taka myśl, a czy przypadkiem człowiek nie zrobi tego taniej. I często okazuje się, że, że tak jest. Słynna historia Amazona, który kiedyś działał w Niemczech, kiedy się przeprowadził do Polski, okazało się, że wychodził, Amazon wychodził z Niemiec w otoczeniu bardzo wysokiego hejtu, ze względu na, na, na relacje pracownicze, które panowały jak gdyby w, jego, w jego zakładach. Natomiast faktem jest, że firmy, które, które zajmują się wysyłką fizycznych towarów, które są kupowane w internecie, dążą do pełnej no, cyfryzacji procesu czyli do tego, żeby, żeby te roboty w określony sposób. Potrafiły wybierać towary z półki, dojeżdżać do punktu pakowania, żeby były pakowane i tak dalej, tak dalej. Ale nadal koszty tego, tego procesu są zbyt wysokie versus, versus, versus praca ludzka. A czy tego rodzaju produkt się przyjął? Mamy tutaj małego chłopca i ktoś wymyślił szczoteczkę na szyję, która będzie czyściła jego szyję. Przyjął się? Nie. Natomiast ja myślę, że nadal wiele osób rozmawia ze swoimi dziećmi pod tytułem: czy umyłeś szyję, tak? Ktoś miał kiedyś taki pomysł w 1950 roku, żeby wymyślić takie, takie urządzenie. Nie tylko ono się nie przyjęło, ale również nadal ten problem typu czysta szyja nie został w jakimś sensie rozwinięty, rozwiązany. Nie pojawiły się jakieś urządzenia, które by, które by to w jakimś, w jakimś sensie zmieniły. Tak? I jeżeli przejrzymy sobie historię innowacji najróżniejszych, projektów, najróżniejszych przykładów, to znajdziemy tam mnóstwo rzeczy, które po prostu, o których już zapomnieliśmy, ale znajdziemy również historię innowatorów, których wyśmiewano. Jednym z takich moich ciekawych przykładów jest człowiek, który się nazywał Robert Gotthard, który był wynalazcą... I który zajmował się paliwem na paliwo stałe, jeśli chodzi o silniki rakietowe. Ten człowiek poświęcił na to cały swój majątek poświęcił prawie całe swoje życie. Był wyśmiewany przez naukowców, był wyśmiewany przez media, był wyśmiewany przez rodzinę. Zmarł w 1945 roku. Wcześniej New York Times napisał o nim taki prześmiewczy artykuł. Na temat jego, jego pomysłów. No ale historia idzie do przodu. I w 25 lat później silnik na paliwo stałe, na który pomysł miał gotard wylądował na księżycu. Kilka dni przed lądowaniem na Księżycu New York Times. Jednak się zachował. I e, po prostu napisał przeprosiny, tak. W zasadzie przeprosiny do, przeprosiny do nieba. Ale wiele wynalazków, wiele pomysłów na, na biznes e, rzeczywiście w określony sposób się rozwija, ciekawy. To jest na przykład pomysł na to, jak zrobić wieszak na telewizor. Jak Państwo widzicie, dość, dość specyficzny. Ale kiedy pójdziemy dalej, ktoś z Państwa pamięta to urządzenie? Rubin, tak. Ja mam szczególny sentyment do tego telewizora, bo do dziś pamiętam, jak ze swoim Ojcem Świętej Pamięci staliśmy całą noc w kolejce po ten rubin. I raptem mi przyszło sześć i kupiliśmy ten rubin. tak. Rubiny miały taką szczególną cechę, że lubiły się palić na przykład. Tak? Ale to, to urządzenie ważyło, że tak powiem, swoje kilogramy, no i powieszenie tego, tego urządzenia gdzieś na ścianie byłoby karkołomne. Ale zwróćcie uwagę, że świat się całkowicie zmienił pod tym względem. I to jest 2015 rok, kiedy LG pokazuje nadal telewizor, tak? Ale spełnia pewnego rodzaju marzenie telewizor, który możemy przykleić do ściany. To dopiero umożliwiła technologia OLED, która była już mocno rozwinięta, kiedy były telewizory plazmowe i LCD, no, ale technologie produkcji, że tak powiem, LCD musiały się w określony sposób zamortyzować. Wtedy, wtedy OLED zaczął jak gdyby wchodzić. I to jest też pewnego rodzaju przyszłość wyświetlaczy. Zawsze można się zastanowić, jak będzie wyglądał kolejny smartfon. Tak? Czy będziemy mieli go wszytego w głowie, czy może będzie opaską na na ręku. I kiedy myślimy sobie o innowacjach w kontekście przedsiębiorcy, przedsiębiorstw i o tym dbaniu, że tak powiem o nasz ośrodek budowania wartości, dzięki której będziemy mieli pieniądze, to dzisiaj nie da rady patrzeć wstecz. Wstecz, patrzenie wstecz to już jest tylko historia. Musimy patrzeć w perspektywie może nie 50 lat. Ja czasami jak, jak słyszę, jak się niektórzy wypowiadają futuryści, co będzie za 50 lat, czy za 100 lat, to zawsze mówię, polecam obejrzeć na YouTubie filmy, <laughs> z lat 20. tych 30. jak wyobrażano sobie e, świat za 50, czy, 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 czy za 100 lat, tak? I można się trochę tylko z tego śmiać. Więc my nawet nie wiemy. Patrzmy w perspektywie e, maksymalnie 5 lat, dekady, tak. W 1949 roku, zwróćcie uwagę, pojawiło się tego rodzaju urządzenie. Urządzenie, które głęboko trafiało do najnaturalnej ludzkiej potrzeby: szybkiego przemieszczania się przy pomocy czegoś prostego. To dopiero znalazło swoje rozwinięcie w postaci Segwaya w 2002 roku. Ja do dziś. Przepraszam, pamiętam, pamiętam zapowiedzi związane z Sigwayem. Długo nie pokazywano tego produktu. Mówiono, że zrewolucjonizuje świat. Coś, co będzie czymś w ogóle niesamowitym. Tak? No ale w pewnym momencie nastąpiło, sprawdzam. Sigway jest fajnym urządzeniem. Miałem kiedyś możliwość fizycznego, że tak powiem, jeżdżenia nim. Rzeczywiście opanowanie tej umiejętności, nie jest stale takie skomplikowane. Wystarczy, nie wiem, 10 minut, tak, żeby, żeby trochę się z tym urządzeniem złapać, złapać balans i, i trochę się z nim otrzaskać. Ale nie podbił świata. Segway padł, koniec działalności 2020 rok. Między innymi po prostu dlatego, że był za drogi. I tyle. Ale Segway i ta potrzeba ludzka, zwróćcie uwagę, cały czas ludzka potrzeba. Przemieszczania się po ulicach, ona, ona nie zniknęła. Nadal te nasze urządzenia, że tak powiem, do wymyślania, do różnych, do różnych pomysłów, nadal w nas tkwiła. No i pojawiło się to, tak? Chwila napięcia. Co się stało? O, właśnie. I pojawiło się to. Nie tylko hulajnogi, ale również i hulajnogi, tak? Też oczywiście pewnie trzeba, trzeba się na tym trochę nauczyć jeździć, ale jest wyraźnie dzisiaj, może już trochę mniej rejestrowany, tak, boom na, na tego rodzaju urządzenie. My, ci, którzy nie jeżdżą, to oczywiście też się wkurzają, bo się najczęściej o te hulajnogi potykają. Zwróćcie też uwagę, że tego rodzaju innowacja, jak wynajem hulajnóg, E, również spowodował określone perturbacje prawne. Biznes wyprzedził kwestie prawne, bo pojawiły się sytuacje, e, jak traktować tę hulajnogę, to rower czy nie rower? Czy w, 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 gdzie je przechowywać? Czy, efekt był taki, że jak nie było żadnych uregulowań, to oczywiście wszyscy, każdy rzucał tam tą hulajnogę, hulajnogę, gdzie popadnie. O. Więc, gdybyśmy mieli sobie to dzisiaj, jak gdyby spłętować w kontekście, w kontekście budowania, można powiedzieć, owoców naszej przedsiębiorczości, czyli zysków, to są w zasadzie trzy elementy. Pomysł na biznes, i to oczywiście jest pojęcie tak szerokie, żebyśmy mogli tutaj długo nad tym deliberować, ale sam pomysł nie wystarcza. Powiem więcej, Genialny pomysł również nie wystarcza. Żeby ten genialny pomysł zatrybił, gdyby ten silnik zaskoczył, potrzebna jest po prostu komercjalizacja. I uwierzcie mi, było kilka takich doświadczeń, na przykład doświadczenie związane z pewnym znanym skrzypkiem, który, na którego, że tak powiem, koncerty ludzie się zabijali. Natomiast jeden z dziennikarzy w Washington Post zaprosił go na stację waszyngtonskiego metra. On tam grał 40 minut. Jak myślicie? Zwrócono na niego uwagę, czy nie? Nie. I to jest dokładnie to. Możecie mieć genialny pomysł i siedzieć w nim w garażu, ale jeżeli nie będziecie potrafili go skomercjalizować, no to tych zysków nie będzie, tak? I e Reakcja klientów też będzie żadna, bo tych klientów po prostu, bo tych klientów po prostu nie będzie. To jest jeden z wyników badań Forbesa z 2014 roku, który dokładnie wskazuje tę sytuację na pierwszym miejscu. Firmy upadają dlatego, młode firmy, które wchodzą na rynek, upadają dlatego, że po prostu nie potrafią skomercjalizować swojego biznesu, nie potrafią Znaleźć klientów, przekonać klientów, nie potrafią zbudować określonej atrakcyjności wartości, którą pokazują na rynek. To jest kwerenda badań już z okresu 20, 22 lat, który dokładnie pokazuje też brak zainteresowania rynku, trochę, trochę, trochę jak gdyby na niższym poziomie. Ale gdybyśmy te wszystkie czynniki skomasowali, to tak na, na dobrą sprawę dojdziemy do tego rynku. Żaden inwestor nie wycofa się nigdy z żadnej firmy, jeżeli ta firma, zarząd tej firmy udowodni, będzie potrafił udowodnić, że następuje przyrost klientów, że potrafią a, rozwijać biznes w kontekście rozwoju klientów, budowania ich lojalności, pozyskiwania nowych klientów, itd, i tak i ta umiejętność zarządzania rynkiem i umiejętność tworzenia rynku ja określam jako, jako rynkologia. No i potrzebujemy tutaj kilka krok, kilku kroków, które moim zdaniem są fundamentalne. E, taki pierwszy krok to jest rzeczywiście jak lądowanie człowieka na księżycu. I dla wielu ludzi, którzy na przykład prowadzą swój biznes od... E, 10, 15, 20, 30 lat, ten krok jest naprawdę trudny. Dlaczego? Dlatego, że wielu z nich zbudowało swój sukces na podwalinach jeszcze świata offline'owego, jeszcze świata, kiedy był dzielony na offline i online. Wypracował czy wypracowano pewne procedury, można powiedzieć, um, sukcesu, tak by można było to określić. I dzisiaj, kiedy się stykają z ówczesną rzeczywistością, która jest rzeczywistością rewolucyjną, mają problem dokładnie z tym. Mają, mają problem ze zmianą. Szczególnie w sytuacjach, kiedy mamy okres na przykład sukcesji, tak, przekazywania, że tak powiem, pałeczki, zarządzania młodszym, młodszemu, jak gdyby pokoleniu, i to czasami jak gdyby buduje konflikty. Natomiast zmiana. Musimy ją rozumieć w kontekście dwóch elementów: i społecznej i technologicznej. Te dwa elementy są rzeczywiście, rzeczywiście istotne, bo technologiczna oznacza, co tak na dobrą sprawę zrobimy w firmie, żeby sprawnie działała z punktu widzenia technologicznego. Społeczna oznacza, tak na dobrą sprawę jaki jest nasz zespół. I to są dwa dzisiaj kluczowe fundamenty do tego, żeby budować. Budować potencjał rozwoju firmy i potencjał zyskowności. Te dwa elementy rzeczywiście się potwierdzają, tak? Czyli czynniki rynkowe i nowe technologie, jako takie główne triggery napędzające jak w zasadzie rozwój, rozwój każdego biznesu. Zwróćcie również uwagę na to, że technologie przestają być traktowane jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Dlaczego? Dlatego, że każdy, kto ma środki, może sobie tę te technologię kupić. Ale sytuacji związanej z koncentracją na kliencie, marką, lojalności klientów, tego nie można kupić za żadne pieniądze. To każda firma musi po prostu sobie wypracować. I to jest jej kapitał. Gdyby ktoś miał dzisiaj parę komputerów do sprzedaży i mi powiedział, panie Kotarbiński, Pan, kup pan ode mnie ten złom, tak? A powiem, okej, okay, to niech księgowa to wyceni, czy finansista to wyceni, wezmę, tak? Ale, panie Kotarbiński, nie powiedziałem panu najważniejszej rzeczy. Może pan kupić te parę komputerów i może pan się nazywać Google, tak? Ja wtedy powiem, wie pan co, weź pan sobie te komputery, zostaw mi pan tylko to logo i to jest klucz, tak? dzisiaj i tego nikt wam nigdy nie zabierze, tak samo jak nikt wam nigdy nie zabierze wartości własnej marki osobistej tak. Trzy elementy dzisiaj są takie kluczowe, o tej rynkologii wspominałem: umiejętność tworzenia zarządzania rynkiem. Umiejętność odczytywania pulsu swojej firmy, czyli zarządzanie danymi, tak na dobrą sprawę, co informacje o rynku, co wasze informacje, Finansowe mówią o was. I trzecia rzecz, o której czasami się zapomina: współtworzenie wartości w firmie i z pracownikami, i z klientami. Jest oczywiście to stare powiedzenie: z niewolnika nie ma pracownika. Eee, żaden pracownik, który jest zarządzany przez folwarcznego menedżera, który ma zawsze rację i ma dookoła siebie tylko i wyłącznie potakiwaczy, nie wykreuje żadnych ciekawych pomysłów, no chyba, że to będą jego jak gdyby genialne pomysły, tak? Ale dzisiaj rzeczywiście praca nad tym wszystkim, co się dzieje na rynku jest grą zespołową, a w zespole po prostu jest tak, że warto z szacunkiem jak gdyby każdego wysłuchać, nawet jeżeli się z nim nie zgadzamy, tak? I to jest pole zawsze do dobrej, do dobrej dyskusji. Drugim krokiem jest budowanie po prostu wartości. To budowanie wartości dzisiaj jest opisane też w literaturze, w jaki sposób to robić. Możemy z jakiejś usługi, z jakiegoś produktu coś wyeliminować. Jobs wyeliminował z telefonów komórkowych klasyczną klawiaturę. Tak powstał iPhone. Rynek chwycił. Podejrzewam, że gdyby Jobs był Polakiem i gdyby przyszedł do jakiegoś polskiego inwestora wtedy, kiedy Nokia królowała na rynku i powiedział, że proponuje mu coś takiego, najprawdopodobniej leciałby w dół długo z wysokości jakiegoś warszawskiego biurowca. Drugi sposób to jest redukcja. Tanie linie lotnicze powstały właśnie dlatego, że potrafiły usługi linii lotniczych w określony sposób zredukować. Powiedziały, żadnej klasy biznesowej, żadnych posiłków na pokładzie, zagęszczamy siedzenia. E, odprawa tylko i wyłącznie online, cena biletu jak gdyby odpowiednio niższa, częste, częste przeloty. I klienci to kupili. Okazało się, że zredukowano po prostu pewne elementy, z których klienci świadomie zrezygnowali. Bo uznali, że tą wartością jest ta niższa cena. Kolejny element, kolejny sposób, to jest wzmocnienie jakiejś wartości powyżej tej, powyżej wartości, które, które, które oferuje jak gdyby rynek. Tak powstało na swój sposób Airbnb. Dlatego, że istotą w Airbnb jest nie tyle to, że możemy sobie online. Zamawiać miejsce, jak gdyby noclegowe. Istotą jest to, że w przypadku Airbnb, my jesteśmy rzeczywistym gościem u gospodarza mieszkania albo u gospodarza domu. Co to oznacza, że możemy go o wiele rzeczy zapytać: jak gdzieś dojechać, co naprawdę zobaczyć, gdzie możemy kupić fajne warzywa i owoce. I jeszcze, jak tam pójdziemy i powiemy, że jesteśmy od pana Piera, to jeszcze. A, od pana Piera, to ma pan tu jeszcze 10% rabatu, tak? Ee, czyli Airbnb dało coś po prostu, czego nie dawali inni, co było nawet trudne, może w pensjonacie, jak gdyby, do uzyskania. I czwarty element stworzenie czegoś absolutnie nowego. Najbardziej ryzykowny pomysł, ale równocześnie najbardziej zyskowny. E, takim kluczowym pomysłem, kluczowym przykładem na to jest cyrk de Soleil. Cyrk de Soleil, który wprawdzie nazwa jest myląca, nie jest cyrkiem, ale on powiedział sobie kiedyś tak, stworzymy wartość, która nie będzie związana ze zwierzętami. W związku z tym bierzemy to, co najlepszego, z baletu, ze śpiewu, z gimnastyki art artystycznej, z ekwilibrystyki, e, Bierzemy Klaunów, dajemy temu pewną wspólną warstwę narracyjną, i tworzymy show. I tak powstał w zasadzie, tak, tak powstała zupełnie nowa kategoria biznesu, zupełnie nowa, nowa wartość, zupełnie nowa oferta, która rzeczywiście spotkała się z bardzo. Dużym zainteresowaniem, i cyrk de Sole, który na przykład w sytuacji pandemii miał pewne problemy i rzeczywiście upadł, ale znowu jak gdyby się podniósł, tak? I znowu zaczyna, znowu zaczyna funkcjonować. Trzeci krok to jest cyfryzacja. I tutaj w przypadku cyfryzacji posłużę się pewnym takim prostym przykładem. Była sobie kiedyś drukarnia. I ta drukarnia przez wiele lat. Funkcjonowała w taki sposób, jak ja to określam, łowiła ryby na truskawki. Wiecie Państwo, że trudno jest złowić ryby na truskawki, chociaż ktoś mi kiedyś powiedział, że podobno karpie biorą, ale nie sprawdzałem. Ale łowienie ryby na truskawki to jest taka metafora sytuacji, w której patrzymy na rynek oczami własnego biznesu, a nie oczami klienta. I ta drukarnia też patrzyła na rynek oczami własnego biznesu. I na swojej stronie internetowej mówiła tak, mamy takie maszyny, takie maszyny, takie maszyny, takie maszyny, takie maszyny. I jeszcze w ogóle w najbliższym czasie to kupimy jeszcze takie maszyny, tak? I w ogóle jesteśmy genialni, ponieważ mamy fantastyczne maszyny, tak? Okej. Okay. No i w pewnym momencie, kiedy przyszła cyfryzacja, zmienili sposób działania. Zaczęli mówić tak. Proszę bardzo, chcesz kupić wizytówki wejdź tu. Chcesz zrobić katalog, wejdź tu. Chcesz wydać książkę, wejdź tu. Chcesz zrobić plakat, wejdź tu, tak? E, kalkulacja od razu online. Wszystko jest jasne, proste i przejrzyste. Możliwość bezpośredniego wgrania pliku. Od razu gotowego do wydrukowania. E, plik jest od razu sprawdzany. Od razu otrzymujemy informację, czy jest OK, czy nie. Ten plik jest często sprawdzany już nie. Fizycznie, ale przez, ale przez, jak gdyby, automat, tak, czy jest wszystko w porządku. I już. I dla nas nie ma żadnego znaczenia, że ta drukarnia jest na drugim końcu Polski. Bo my od razu, z punktu widzenia procesów obsługi klienta, wiemy, jak to wygląda, kiedy zostanie wykonana praca, kiedy ją otrzymamy, kiedy kurier przyjedzie. Od razu płacimy, w związku z tym nie ma zatorów płatniczych. Tak, akurat ta firma. Piękna sprawa. I dokładnie o to chodzi w cyfryzacji w każdej firmy. Żebyście mieli na przykład jako przedsiębiorcy przyjemność, dążyli do coraz większej przyjemności ze swojego biznesu. Czwarty krok: komunikacja. I ten krok, moim zdaniem, jest chyba jednym z ważniejszych. Dlatego, że dzisiaj działanie polegające na tym, że Wszystkim mówimy dookoła, jakim jesteśmy fajną firmą. Po prostu nie działa. Do nas dociera 2000 komunikatów reklamowych dziennie. I to po prostu jest odrzucane, to jest odbijane. Nachalna propaganda ja nie mówię, że ona nie działa, tylko ona po prostu diabelnie dużo kosztuje. I jak ktoś pamięta, Shopi, Pi i tak dalej no, to, że kojarzycie już jest pewnym sygnałem. A, więc dzisiaj szukamy, mówiąc krótko, na komunikację, na komunikację własnej marki, opowieści, która zbuduje zaangażowanie i która zbuduje wirusowość. I jest wiele bardzo krótkich opowieści. Opowieść science fiction. Słońce wschodziło na zachodzie. Opowieść tragiczna. Mam do sprzedaży dziecięce buciki nigdy nie używane. Więc w każdym. W każdym kontekście komunikacji można jakąś tą opowieść stworzyć, która będzie wywoływała po prostu określone zaangażowanie. Która będzie powodowała, że ludzie będą fotografować, wrzucać do mediów społecznościowych i to po prostu będzie działało jak, jak, tak, zwane, jak tak zwane wira. Te dwa elementy, zaistnienie i wyróżnienie są taką podstawą stałej komunikacji marki, każdej marki, kontekście czegoś takiego, co się nazywa komunikacją transmedialną. I my szukamy, przynajmniej jako eksperci, szukamy takich triggerów, które zapewnią tego rodzaju komunikację. Jeden z takich triggerów, pewien piękny dzień, pewna pani zadzwoniła do wszystkich służb, policja, Towarzystwo Piki nad Zwierzętami, Straż Pożarna, no do wojska chyba nie dzwoniła. Z hasłem, u niej na drzewie siedzi lagun. Ten straszny stwór może wejść do domu, może nas pożreć, a nie daj Boże się rozmnożyć, tak? Służby oczywiście przyjechały, wpadły w śmiech, no bo okazało się, że tym lagunem jest e, w, e, rogalik francuski, tak? Który gdzieś tam sobie wisiał na gałęziach. E, informacja pojawiła się w, w, w dziesiątkach mediów w ogóle zagranicznych, tak? Obiegła świat. Oczywiście w kategorii Michałków, tak? Ale to, to, to zadziałało. I oczywiście firmy przejęły, przechwyciły. To się nazywa real-time marketing, tak? Przechwyciły ten trigger po to, żeby dodać do tego swoją markę. I tak zaczęły powstawać jakby wirale, tak? I piąty krok, już na zakończenie dosłownie. O, tak, mogę jeszcze tak dwie minutki? Dziękuję. To jest, to jest marka 5.0. Marka 5.0 to jest taka, jak gdyby myśl, w której łączymy dwie główne kompetencje budując markę: kompetencje inżynieryjne i kompetencje humanistyczne. I to jest dokładnie odzwierciedlenie Leonardo da Vinci, który dokładnie te dwa elementy łączył ze sobą. Istotą i pewną podwaliną tej marki jest również to, że budujemy wartość firmy, wartość produktu, wartość marki i ta wartość jest zamieniana na złotówki. Jeżeli w taki sposób będziemy myśleć, takim trójkątem trzech uśmiechów, że budujemy nasz biznes w taki sposób, żeby byli zadowoleni inwestorzy, pracownicy razem z dostawcami i nasi klienci, to jesteśmy naprawdę, moim zdaniem, na bardzo dobrej drodze do. Zrównoważonego własnego biznesu, który może tworzyć fajne wartości. E, pewnym dowodem na tego rodzaju koncepcje jest noblista, profesor Nesz, świetnie sfilmowany w filmie pod tytułem Piękny Umysł. Jak ktoś może oglądał, jeśli nie, to polecam. Ta jego główna myśl dotycząca równowagi nasza. Tak? Róbcie to, co jest dobre dla Was w biznesie i to, co jest dobre dla innych. I już zupełnie na zakończenie. Zamieniajcie po prostu, twórzcie wartości w swojej małej, dużej, średniej firmie i zamieniajcie je na złotówki. Po drugie, miejcie pasję i fan w biznesie. Kiedyś Manelia Drake, który był szefem Deziguala, De De takiej znanej hiszpańskiej marki odzieżowej, powiedział kiedyś na w, w, World Trade Congress w Paryżu. Miejcie fan w biznesie i róbcie biznes dla fanów. I to jest rzeczywiście moim zdaniem fajne. No jak macie się męczyć w swoim własnym biznesie, no to po co to robić? tak? I trzeci element. Szanujcie po prostu ludzi. I to jest ta główna kanwa, myśl, myślę, humanistyczna, która wynika też z dążenia do zysków. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, jest jeszcze czas, to jestem otwarty. Tak, proszę. No wie pan, to jest naprawdę ciekawe pytanie, tak? Ja myślę, że to jest pewna kwestia mentalności. Jeden z moich kolegów, tu Wiren Bhandari, który jest w zasadzie dzisiaj już i Hindusem, i Polakiem, sprzedaje na, na całą Europę skarpetki, tak? I mówi, że polscy klienci są z jednymi z najtrudniejszych. Dlatego, że jeżeli on mówi, wysyłał Niemcom o 5 par skarpetek za dużo, to Niemcy tą nadwyżkę mu odsyłali. Jeszcze z takim krótkim liścikiem, że przepraszają, że odsyłają, ale chyba pan się pomylił, bo oni zamawiali tylko 10 par. Tak? W przypadku polskiego klienta no on potrafi chodzić pół roku w skarpetkach. Tych samych, a później y, zrobić reklamację i awanturę, bo dziura się zrobiła. E, ja tutaj, broń Boże, nie chcę, f, nie chcę niczego stereotypizować, ale ja myślę, że to, co pan, z czym ma Pan do czynienia, to dokładnie sytuacja zróżnicowania mentalnego, jak gdyby, klientów. I mówiąc krótko, z Amerykanami trzeba gadać inaczej, a z Polakami trzeba ro rozmawiać inaczej. Ale ja myślę, że pewną receptą na to jest po prostu edukacja. I tu się posłużę takim przykładem, ponieważ pan działając w branży informatycznej funkcjonuje trochę w zasadzie w B2B. Tak? Jest francuska, była jakaś taka francuska firma, która sprzedawała nici firmom szwalniczym. W pewnym momencie stanęła przed obliczem chińskiej konkurencji. Nie była w stanie oczywiście cenowo wytrzymać. Tak? Zmieniła strategię i zaczęła po prostu te firmy szwalnicze uczyć biznesu. I to im się, że tak powiem, opłaciło, tak? Znaczy, te, te firmy mentalnie jak gdyby dojrzały do tego, że im się nie opłaca kupować tanich rzeczy na wejściu, bo i tak w pewnym momencie gdzieś tam będą traciły. Tak? Czyli to jest jakość, żeby jakość po to, żeby się obronić, tak, wystarczy pewnych dowodów. A wiecie doskonale, że chłam nie będzie miał dowodu na to, żeby się obronić, tak? Chłam może tylko użyć różnych trików, tak, żeby, żeby zaistnieć. I pan, co jest, nie wiem, no ale pewnie pan kojarzy, jak pan jest w branży informatycznej, kod tu, tak, i rejterów ten facet robi to naprawdę niesamowicie, tak? Więc ja mówię, to są, to są pewnego rodzaju kierunki. Ja, ja cały czas mówię coś takiego, że dzisiaj my żyjemy w takich czasach, że po prostu trzeba cały czas eksperymentować. Nie, nie można cały czas powielać tego to, to, to jednego, jednego działania. Po prostu jeżeli coś nie wychodzi, to robimy coś innego, tak? No to, to, to może tak, to może tak, to może, a możliwości są po prostu nieograniczone, tak? Tylko no mówię, trzeba wykorzystywać ten... To urządzenie i tam oni dbacz, no. o nie O, Oj to pomysł. To, to trzeba zaangażować dzieci. Dzieci, jeśli chodzi o samą pomysły, są nieograniczone. Nie, nie. No. Jeśli nie ma pytań, bardzo Państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego Dziękuję.